Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam sposób na zarobek na naklejkach z aktualnie trwającego Majora w Berlinie. Jeszcze przed startem odcinka konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem i napisać komentarz z propozycją na kolejny film. Wyniki konkursu pojawią się, gdy liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja was teraz zapraszam do oglądania. Ostatnio zaspaliście mi wiadomościami, żebym nagrał film ze sposobem na zarobek na naklejkach z aktualnie trwającego Majora w Berlinie, więc dziś przychodzę do was z pierwszym sposobem na zarobek z tego turnieju. Już pierwszego dnia Majora pojawiły się pierwsze niespodzianki, a mianowicie Vitality niespodziewanie przegrało swój pierwszy mecz z drużyną Syman wynikiem 8-16, a Energy przegrało z drużyną, która przez wielu typowana była do odpadnięcia z turnieju z bilansem 0-3, a tymczasem awansowali do kolejnej fazy Majora z bilansem 3-2, wygrywając ostatni mecz z drużyną Force. Jest to oczywiście drużyna Dream Eaters, którzy w pierwszym meczu pokonali Energy wynikiem 19-17 i tym samym sprawili nie lada niespodziankę. Z racji na to wydarzenie polecam zainwestować w naklejki drużyny Syman, jak i Dream Eaters, zwłaszcza że niestety ta pierwsza drużyna, pomimo iż pokazała kawał dobrego CS-a, odpadła z turnieju w Berlinie z bilansem 2-3. Nie sądzę również, że te formacje prędko ponownie dostaną się na kolejny większy turniej, więc to powinno tylko podnieść ceny tych naklejek. Taką drużyną jest również INTZ z eSport, którzy odpadli z Majora z bilansem 0-3. Również ceny naklejek Force mogą pójść do góry z racji, że drużyna ta odpadła w decydującym meczu właśnie z Dream Eaters, a same ich naklejki chociażby w folii wyglądają bardzo przyzwoicie. Podobnie może być w przypadku naklejek drużyny Greyhound, którzy żegnają się z turniejem z bilansem 2-3, ulegając w ostatnim meczu drużynie Vitality. Wracając jeszcze do drużyn, które szybko mogą nie wrócić na jakiś większy turniej, to wspomnę jeszcze o naklejkach Fury z poprzedniego Majora, które przedstawiłem jako dobry przykład na inwestycje, która jak się okazuje bardzo się sprawdziła, gdyż aktualna cena naklejki Hologram wynosi aż 160 zł, więc tutaj również polecam zainwestować w tą naklejkę, lecz nie gwarantuję, że sytuacja może się powtórzyć, gdyż naklejki z obecnego Majora są bardzo średnie, lecz jeśli miałbym już coś polecić, to inwestycje w naklejki folia drużyn typowanych na zwycięzców tego turnieju, a mianowicie Astralis oraz Liquid. Pod względem kosmetycznym fajnie prezentują się również naklejki folia Mibr, Vitality, Ens, Face, Mouseports, Nip, Tailu oraz Renegades, które swoją drogą może dość szybko odpaść z tego turnieju, więc tu dodatkowy powód do inwestycji w te naklejki. Lecz nic nie jest pewne. Co do naklejek Holo nie będę się specjalnie wypowiadał, gdyż żadna jakoś specjalnie mnie nie urzekła i nie widzę tutaj większego potencjału, jaki w poprzednim Majorze miała naklejka Holo Fury. Ale jeśli jakieś inwestycje mają się sprawdzić, to stawiałbym raczej na dowolne naklejki folia, gdyż każda jest na swój sposób ładna. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że z inwestycjami warto poczekać do końca Majora, ponieważ w ostatni dzień właśnie trwania tego turnieju na wszystkie naklejki otrzymamy 75% zniżki, więc myślę, że warto poczekać i dopiero wtedy zainwestować w te naklejki. No i co, to by było na tyle. Jeśli chcecie kolejny sposób na zarobienie na naklejka z tego turnieju, to zostawcie tu 69 łapek w górę, a ja przygotuję dla was kolejną część, gdyż trochę pomysłów na zarobek z tego turnieju mam. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!